Hej, cześć, witajcie. Oczywiście w drugim odcinku zagrajmy w American Truck Simulator. Tak jest, to jest już drugie, oczywiście moje spotkanie w tej grze. I wasze oczywiście. Tak jest. I mamy już 122 tysiące kasy. Już troszkę tam zrobiłem tych zleceń, tak mniej więcej. I tak myślę sobie, poczekajcie, bo tu jeszcze jest tak, tak jak mówiłem właśnie, oczywiście w poprzednim odcinku, co nie? Mówiłem, że kupimy sobie oczywiście już ciężarówkę, co nie? I kupimy ją, ale poczekajcie, bo to nie jest to. Bo tutaj też jest kolejny też dealer. Albo tutaj właśnie Kenworth czy jakoś tak, bo tutaj nie ma właśnie Volvo, nie ma, nie wiem czy to będzie w ogóle, ale chyba nie, nie wiem, albo to był chyba, tak, to było z tych ciężarówek, chyba to było, ale nie pamiętam już za bardzo. I to chyba to, a to są te, to są Kenworthy, tak, Kenworth czy jakoś tak ten ta markę. Co? A, bo ja wziąłem wszystkich. Dobra, nie, weźmiemy sobie Peterbilta, wiecie. Jest dla mnie lepszy, ponieważ 118 kosztuje ta ciężarówka ta biała, a mamy tylko 122 tysiące, co nie? I chyba będzie tak dobrze, wiecie. Tak, sobie ją kupimy. No kup, kup, kup. No kup ją. Dobra, tylko tu. Dobra, pięknie, okej. No i kupiliśmy ciężarówkę, elegancko. Fajnie. Co? Aktualne zlecenie? Wolny jak ptak, serio? No, widzicie, kupiliśmy ciężarówkę, elegancko. Szybko, powiem wam. Szybko, szybko. Fajnie. Fajnie wygląda nawet też. Fajnie ten Peterbilt wygląda, wiecie? Fajnie. Podoba mi się ten jego przód, bardzo. To mi tak przypomina trochę też, wiecie? Tego, taki piecyk gazowy, można powiedzieć, wiecie? Oto te takie cztery, takie blaszki, wiecie? W ogóle też fajnie wygląda ta rura taka, rura na górze. Koła mogą być też. Którymś się wychodzi, ale to chyba trzeba tam w plikach właśnie jakiś tam grzeba. Oj, przepraszam, kole piję i wiecie, bekać mi się chce, ale dobra, mniejsza z tym. Elegancko, podoba mi. Czego on do tyłu jedzie? What the fuck? Poczekajcie, może by sobie zrobić. Poczekajcie, tak. Aha, i jeszcze sobie ostatnio tutaj znalazłem oczywiście radio. Tak jest. Koniec radia? Serio? No czy koniec piosenki? Skąd się to znam? Ale dobra, mniejsza z tym, wiecie? Tutaj też jest radio. Tu są różne te, wiecie, te kanały tego radia. Najlepszy to jest nie rock, tylko klasyk? Rock? Nie. Nie, to nie, włączymy sobie dance oczywiście, wiecie. Tylko nie wiem, czy będzie mnie słychać, wiecie. Dobra, okej, fajnie. Działa, działa, działa. Jeszcze się pies odzywa w pioruny. Ale mniejsza z tym. Sobie zrobimy jakiś może rynek przesyłek dzisiaj w tym odcinku, wiecie? Jakieś najbliższe. Tylko tu chyba nie ma w pioruny takiego. O, jest!
Jest za 37 km, fajnie, dobra. Tylko jak stąd mam wyjechać? No okej, dobra, jakoś mamy radę, spokojnie. A tu koniec drogi jest, serio? A ja myślałem, że to... Tam samochody jeżdżą, hehe. No nieźle, powiem wam. Ojej! Kurde, chciałem jechać, widzicie? Momentalnie się włączyło, czerwone światło się włączyło. Ale nie, ja nie lubię za bardzo, kurczę, tego hardstylu. Nie, sobie włączymy może, czekajcie. O! Właśnie, trends. Nie, nie podoba mi się też. Nie. Gospel? Hits o podłogę. Nie, to mi przypomina takie, kurde. Ta piosenka, nie wiem, kurczę. Taki stary film, trochę można powiedzieć, wiecie? A tu co, my mamy pop, tak? No tu jakieś francuskie, to po co mnie to... O, elektronik, elektryczne... Elektryczne gitary, o! Mam nadzieję, że wszystko dobrze się nagra, wiecie? Bo... przy... nagrywaniu Lola, co nie? To trochę... Tam napisałem w opisie filmu, że tak trochę lagowało, wiecie? Ale to była wina programu, znaczy ja źle ustawiłem. O, mogę jechać, fajnie. Nawet nie patrzyłem, czy jest zielone, czy nie ma. Dobra, jedziemy. Mam nadzieję, że tu będzie wszystko w porządku. Mam 20, no ile się FPS-ów, to dobre. No może być, nie jest źle. O, zielone, hehe, dobre. Mam 24 FPS-y w tej chwili, wiecie. To nie jest, nie jest dużo, wiecie, ale... Ale mogłoby być więcej, ale dobra. Dobre i to powiem wam też. Oj, tu mam tylko jechać 30, a jechałem 40 już, wow. O, mógłbym jeszcze... jeszcze raz powiem. O, mógłbym też nagrywać, wiecie, programem... Open Broadcast Software, co nie, ale kurczę, niestety sprzęt mi nie pozwala na to, wiecie, żeby nagrywać w 60 FPS-ach albo 30, ledwo mam 30, ale dobre i to, wiecie, dobre i to. Wow, serio? Dobra, możemy sobie wziąć takie zleconko. Czekajcie, gdzie mam podjechać w ogóle? Tam? Tutaj, dobra, mam. Tutaj? Tutaj. Elegancko. No, myślałem, że trochę mniej będzie kilometrów, ale dobra. Zarobimy trochę kasy, co nie? Trzeba. Bo mamy mało, niestety. I tak myślę też sobie. Nie wiem, czy są jakieś mody, wiecie, do tej gry. Nie wiem. W kolejnym odcinku, jak będę nagrywał, co nie? Z tej gry American. Postaram się jakiegoś moda wklepić tutaj, znaczy, no, wkleić do, oczywiście do tych, do moich dokumentów, co nie? I oczywiście na modach sobie pogramy. Oczywiście na modach sobie pogramy. Nie wiem, czy są jakieś mody do tej gry, nie wiem. Ajajaja. Oju, what? What the fuck? Serio? Właśnie niektórym osobom nie podobała mi się ta gra, wiecie, w ogóle. Mi się nawet, powiem wam, na początku powiem wam, nie lubiłam, znaczy tak za bardzo tej gry nie polubiłem, co nie, ale powiem, że po kilku godzinach gry jest, może być, fajna gra, może być, fajnie. Fajna gra, powiem. Dużo też, tak jak wspomniałem w pierwszym odcinku, co nie, z tej gry, dużo roboty właśnie zrobili. Ci twórcy, wiecie, CSS Software, bardzo dużo roboty odwalili nawet. Wiecie, oni też
Jak tu się mówi, że jeszcze te patche są nie do tej gry, na przykład ten 1.22, na przykład do Eurotrucka są nie, to oni robili właśnie też. I też właśnie dużo roboty też im to zajmuje, też dużo roboty. Zobaczymy, jak będzie oczywiście z tymi modami, bo mody to kto inny chyba robi, nie wiem. Wiem, że są na stronach, wiecie, takich jak ets.com mods. Albo na przykład na stronie wujka Bohuna też są mody. Na przykład na różnych wielu stronach są mody. Ale u mnie jakoś tak te mody nie działają, nie wiem. Nie wiem, czy to jest wina tej wersji, nie wiem, bo mam 1.21 właśnie. Nie wiem. Nie będę nic mówił, bo nie wiem. Albo coś nie tak jest, nie wiem. Albo coś z modem nie tak, wiecie. Tutaj sobie przejedziemy tylko trochę, wiecie. Chociaż żeby było 300 mil, wiecie, żeby nam zostało do przejechania. Przejdziemy sobie może z 300 mil, albo zobaczymy, jak się wyrobi jeszcze z czasem, wiecie. Jedzie coś, nie jedzie. Dobra, możemy się wpierniczyć. Nie wiem, do czego to leci, takie jakieś bodziewie, ta radio jakieś takie bodziewne. Włączę sobie dance'a, dance. O, to może być, no. Aż się kurde tańczy, ale dobra, już tam powoli już, wiecie, post się zbliża, nie wolno. No wiecie, jak ktoś chce to, ale to będzie miał grzech. Ale dobra, nie mówmy kurczę o grzechach w Pieruny. Tylko o grze, kurde, mało się nie w... się nie... się u wypadku nie zrobiło się. Nie wiem, czy może być ta muzyka, nie wiem, zobaczymy, jak to będzie. Ale tak myślę, mam nadzieję, że teraz będzie wszystko w porządku, wiecie, z filmem. Może nie będzie logował, a jak coś, to powtórzę jeszcze raz to samo. Nie wiem, czy to jest wina programu, czy to czego jest, nie wiem. Czekajcie, bo nie wiem, czy mam prosto jechać. Bo ja tu za bardzo... O dobra, prosto, ale mogłem tutaj nie zjeżdżać na ten pas. No ale dobra. Jak tak kazali, to zrobiłem. Znaczy, po swojemu zrobiłem. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Jak coś po odcinku obejrzę ten film, zobaczymy, czy będzie wszystko w porządku. Jak będzie, to będę nagrywał właśnie, bo ustawiłem właśnie niepotrzebnie właśnie 60 FPS-ów, co nie, w programie i zaczęło mi lagować. Nie wiem, może wiecie, też sprzęt nie pozwala mi na to, ale nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Teraz może nie będzie lagować, nie wiem. Bo nie wiem, jak tam będzie jeszcze z kamerką, wiecie? Może niepotrzebnie ustawiłem 60 FPS-ów, no ale kurczę, wiecie. Każdy człowiek robi jakieś błędy, wiecie, jak to jest. Ale też czasami tutaj mi będzie, wiecie, lagować ta gra. I cóż. Od dzisiaj, to jest dzisiaj poniedziałek. Od trzech filmów będzie już kamerka, wiecie, na filmikach, żeby lepiej. Kurde! Ja nie mogę, oj! Dobra, może będzie dobrze. Oj, trochę tu przyspieszyłem. Kurde, chyba zmienię jakieś radio inne. To trochę mnie też już. Trackers! Motherfuckers! Wow, fajnie. No włączaj się. Nie, to mnie nie pasuje, nie. Dlaczego ty nie masz żadnego disco polo w Piruny? Jak się disco polo? Na przykład Zenka Martyniuka. O, R&B, to jest też fajny gatunek. Kurde, jak chcę Rihanny posłuchać.
Kurde. Nie ma nic ciekawego tutaj. Spenisz! Spenisz, fajnie. Nie ma żadnych kurczeł. Fajnych takich tych stacji tutaj w tej grze. Najlepsze to jest stan. Dance najlepsze jest i elektronik i hip-hop oczywiście. I tutaj. O, to może być. No, elegancko, fajnie. Nie wiem, dlaczego mi spada do 22. Nie wiem. Co? Czego mi to pokazuje w pioruny Direct 9? Jak ta gra robiona jest pod 11 chyba. What the fuck? Serio? Dziwne. Dziwne. Ale co ja będę tutaj mówił? Z drugiej strony dobrze. Bo ten program przecież obsługuje od Directa 9 do 11 lub 12, jak ktoś ma kartę graficzną GTX. Tą najnowszą, 980M chyba. Albo Ti jeszcze jest, oczywiście. Ja takiej nie posiadam, czy nie posiadam, nie. I nie wiem, czy będę posiadał taką. Wiecie, taką mocną kartę graficzną, wiecie, 4 GB. Nie wiem. Ale i tak pewnie będę musiał sobie powoli zmieniać też sprzęcior na inny może. Ale na razie nie będę wam mówił na jaki. Nie będę. Ale też może wezmę sobie. Tak myślę nad procesorem, wiecie, jakimś. Już kiedyś mówiłem, wiecie, na filmikach. Już wcześniej, wiecie, w tamtym roku jeszcze, że będę zmieniał, ale jakoś to się planuje, co nie, te rzeczy. Na drugi rok, wiecie jak to jest, na drugi rok i obiecanki tasanki wychodzą, tak jak ja mówię, że po co to ma być jakieś coś, kurde, drugi raz jakieś coś widzę, lol, dziwne. A właśnie jeszcze wrócę, no wiecie, ja powinienem nagrywać te gry. Te takie, wiecie, co znowiłem ostatnio. Powinienem skończyć je za pierwszym razem, wiecie, nie na jakieś tam inne, wiecie, oddzielone terminy. Tylko nagrywać, wiecie, z umiarem. A co to? Wow, zapomniałem, że tu wziąłem. O kurde. Ale dobra, jeszcze zostało nam. O kurde. O ja. No dobra. Muszę jakoś to szybko zrobić, te zlecenie. Dobra, damy radę, spokojnie. Mamy 1400 tylko, tak? Nieciekawie, nieciekawie, bardzo nieciekawie. Ale też z drugiej strony nie wiem dlaczego mi kurczę w 60 FPS-ach, co nie? Leguję gry, nie wiem. Nie wiem, czy to jest wina Actiona, nie wiem. Ale tu trochę w tym wykrzeniu też jest trochę pomylone, wiecie. No na przykład, żeby 30 FPS, na przykład 60 było, wiecie, nagrywane. Znaczy, żeby, jak się ustawia 30, co nie? To żeby to było nagrywane w 60, żeby było, wiecie. Ale tak się nie da. Na przykład we Frapsie jest różnie z tymi FPS-ami właśnie. Niestety. Ale ten Fraps też, ostatnio go nie użyłem od tygodnia chyba, nie wiem. Nawet więcej już go nie używam. Bo i tak na razie materiałów nie nagrywam tym programem.
Bo ostatnio też na przykład tego nagrywałem. Jak to się nazywa? Na pewno nagrywałem jeszcze w tamtym roku Amnezję. Jeszcze jakąś grę, tylko już nie pamiętam jaką teraz. Amnezję, a i jeszcze Call of Duty właśnie, wiecie. Nagrywałem właśnie tym programem Frapsem. A później przerzuciłem się na tam na jakiś czas na Shadow Playa właśnie. Chyba tak. A teraz właśnie na Exxona, wiecie, bo postanowiłem sobie, że będę nagrywał filmy, wiecie, z kamerką, żeby było widać mnie, bo tak. Tak sobie pomyślałem, wiecie. No bo każdy teraz z kamerką, wiecie jak to jest. Ale mam nadzieję, że będzie bardzo dobrze z tą kamerką, bo powinienem ją używać już w tamtym roku, co nie? Jak kupiłem ją, ale jakoś tak no nie chciało mi się właśnie z tą kamerką, żeby kamerka mnie nagrywała, wiecie, ale też wcześniej nie umiałem nagrywać właśnie kamerę, no w ogóle nie umiałem komentować gier na przykład. Teraz już tak powiem wam, lepiej mi to wychodzi niż rok temu, albo nie wiem, nie, no czy rok temu lub pół roku temu, wiecie. Jest nawet duża zmiana na tym, nawet bardzo. Ale nie wiem, czy no ja na pewno ją widzę, wiecie, że coś się zmienia, czy coś. Ale też mi się to nie podoba, takie coś. Ale co ja będę mówił? No ale cóż. Wiecie, nagrywam tak jak umiem, co nie? Na przykład. Bo niektórzy to w ogóle przez te kilka lat nie, w ogóle nie umią i nie będą umieć. Albo na przykład mają, na przykład, wiecie, źle mówią, znaczy nie chcę obrażać tych ludzi, co nie, że źle mówią, ale też źle mają może ustawiony mikrofon. Wiecie. Oto jest mikrofon z, czekajcie, tu sobie zobaczę. Nie wiem, to jest Tracer. Właśnie Tracer. Chyba za dwie dychy kupiłem ten mikrofon. Tak, właśnie ze słuchawkami. Ale co ja będę mówił przecież. Jest bardzo dobry nawet jak na taki mikrofon, bardzo dobry. Lepszy nawet powiem wam od tych innych takich. Ale też miałem właśnie tak jak nagrywałem jeszcze kiedyś GTA 4, co nie? To taki jeszcze miałem mikrofon, tak jak ten ma. Ten, jak on? Royon, znaczy co kiedyś miał, co nie? Ale też. Takiego już nie posiadam, właśnie. Ale też tak myślę sobie zmienić niedługo. Wiecie, na inne jakiś. Czy Samsung na przykład, albo. Na pewno na Blue Yeti się nie zgadzam. Nie, bo to drogi mikrofon jest, powiem. Samsung jest troszkę. Powiem tańszy niż te Blue Yeti, wiecie. Albo na przykład jest jeszcze ten Razer właśnie, Razer czy jakoś tak. Ale on jest, nawet nie będę mówił, drogi jak nie wiem co. Ponad 1000 zł kosztuje. Znaczy, no prawie 1000. 900 ileś ostatnio patrzyłem, co nie. Ale nie chcę takiego, nie. Nie, bo to powiem wam, że u mnie te mikrofony się zmienia tak jak kurczę, nie wiem, tak jak. Nie wiem, nie będę mówił. U mnie mikrofony się zmienia bardzo często nawet. No i słuchawki oczywiście, wiecie jak to jest. Siostra się wkurzy i pierdzielnie. Ale co ja będę mówił przecież? No niestety, tak jest. Mam nadzieję, że ty kurde. FPS-y się poprawią, czy się nie poprawią? Mam 25, serio? No, prawie 30, no ale co ja będę mówił? No nie wiem dlaczego tak, kurde, się wpierniczyłeś, ja pierdzielę. Nie wiem dlaczego tak jest. No ale dobre i to powiem wam też. Ja sobie tak patrzę też na te FPS-y, na drogę też się patrzę oczywiście. Kto jedzie, kto nie jedzie, wiecie.
Oczywiście słucham muzyki też tutaj. I patrzę też ile trwa już ten film, 25 minut około. Damy radę może 300 mil przejechać, a w kolejnym odcinku oczywiście sobie skończymy te zlecenie. Zostało nam 2 godziny, tak? Chyba nie damy rady, co nie? Trzeba będzie zaraz tutaj znaleźć jakiś parking. A też nie wiem dlaczego ja używam tego właśnie tego panela, nie wiem dlaczego. Tak jakoś, kurczę, powiem wam też, łatwiej jest, bardzo łatwiej. Patrzy się oczywiście na ten, no na ten panel, wiecie, którą godzinę mamy i tak dalej, ile możemy jechać, ile zostało nam mil, czy kilometrów. Co tu jeszcze widać, ile mamy kasy, oczywiście 1400 mamy dolara. Nie dolara, tylko czekajcie, dolar. Tak, dolar, dolar. Dolar, bo nie ogarnąłem sobie. A, ja mam oczywiście czwartek. 4:15 jest. Wow, fajnie. I co tu jeszcze mamy? I to mamy różne takie duperele. O, widzicie? Ziewa nam już. Kurczę, kierowca. Tu mam 1% uszkodzenia? Serio? Dziwne. Nawet sobie nie ogarnąłem, że mamy 1% zniszczenia? Wow. Już nam zostało godzina 55, tak? No dobra, jakoś damy radę może do jeszcze chociaż trochę tych kilometrów przyjechać. Mamy godzinę 50, tak? Tylko gdzie tu... Czekajcie, tu sobie jeszcze poszukam. O! Poczekajcie, może by tutaj się... Kurde! Łaj, mogłem zjechać teraz, kurde. Ajajaj. Kurczę, a teraz nie będę mógł już, co nie? Ajajaj. Albo tutaj zjechać, ale to by było nieprawidłowe, co nie? Żeby tutaj... Kurczę, zatrzymać się i tędy zjechać, co nie? Ale tu samochody jadą też. Czekajcie, damy radę, bo tu nie wiem, czy tu nam... Nie, to będzie trochę takie do dupy, wiecie? Tutaj te zjechanie tutaj. No ale muszę kurde się przespać, bo mamy tylko godzinę 29. 27 nawet już mamy, wow. No niestety, nie, moja wina. Bo zamiast zjechać kurczę wcześniej, to nie popatrzyłem nawet na drogę, ale dobra. Niepotrzebnie, zaraz pewnie zapłacimy mandat w pioruny. No ale dobra, może jakoś damy radę, spokojnie. Czekajcie, gdzie mamy w ogóle tu ten? O, odkryte miasto Stockton. Wow, fajnie. Dobra, ile mamy jeszcze czasu? Godzina 16, ta. Trochę mało. Godzina 15. Dobra, tylko jak tu mam wjechać? Tędy? Dobra, to niech przyjadą te samochody. Mamy tylko godzinę, ta. Tutaj nawet nie wiem, czy bym dał radę. Żeby nam... Ten kierowca nie zasnął po drodze. Czekajcie, tu jest parking? Jest parking, fajnie. Tylko nie wiem dlaczego ja... Ej, no co, come on. Serio? A, dobra. Bo ja kurczę, wiecie co zrobiłem? Bo mi właśnie zniknął, co nie, ten pasek. Wiecie, ile mam FPS-u podczas nagrywania, wiecie, i ile trwa ten film już, co nie? 30 minut trwa już. No jak? Kurde, serio. Oj, nie ma... Oj, oj, oj. No kurde. Znowu mi zniknęło to. What? No, dobra. Dobra, czekajcie, tu mamy jeszcze 13 godzin, ta? Teraz jak narobiło, że nie wiem, czy damy radę w ogóle. Wiecie? Kurde, damy radę? No dobra, jakoś damy radę. Wjechać mogliśmy, a wjechać to nie wiem, czy damy radę. No ale dobra, okej, okay. Jakoś trzeba teraz wyjechać dobrze stąd, żeby nie pierdyknąć, wiecie, w... w barierkę.
Bo tak ja umiem bardzo. Tak, umiem bardzo dobrze jeździć, bardzo. Dobra, czekajcie, tu światło trzeba zapalić w pioruny, ja by światło jechałem. Serio, kurde, ja by światło jechałem ponad 300 kilo, 300 mil, ja nie mogę. Dopiero teraz sobie ogarnąłem. Światła. Ojej, nie wyrobię się. A jednak się wyrobiłem, dobra, fajnie. A sobie włączymy te jasne światła, wiecie, większe. No jedź, panie, jedź. Jedź, tylko kurde, my jedziemy jak ślimak. Znaczy, no, jakby, tak się mówi, jak ktoś, ale ktoś jedzie, jakby jajka wiózł, o. Pewnie niektórzy też tak mówią. Albo też na przykład na przykład kierowcy tak też mówią. O, to jedzie jakby jajka wiózł, o Boże. Kto tu mu dał prawo jazdy? O, i tak to jest. Ja słyszę na co dzień. Znaczy, to ostatnio tak nie słyszałem, wiecie, ale niektórzy ludzie tak mówią też. Pieszy na przykład, wiecie. Piesi na przykład. O, odkryto miasto Sacramento. Wow, what? Takie miasto? Ojojojo, dobra, czekajcie. Co my tu jeszcze mamy? Nie wiem, jak ktoś będzie z tyłu, to tam przepraszam, bo tam siostra coś tam coś łazi, ale mniejsza z tym, wiecie. O i tak, ja i tak staram się, żeby nikogo nie było na nagraniu, wiecie. Staram się bardzo. Wiecie, ja mówię tam mamie, żeby. O! Ja teraz nagrywam, wiecie, jak to jest. Mama wie też trochę. Tato to tak za bardzo nie wie. Znaczy wie, ale ja tak. Powiem, że cykam się, wiecie, trochę. Czekajcie, bo my tu mamy już 289 mil, a ja miałem tylko jechać 300, co nie, to sobie zjedziemy. Albo poczekajcie, tu mam jakiś ten, może. Ojojojoj. Oczekajcie, tu sobie zjedziemy, wiecie. I tu sobie włączymy oczywiście alarmowe te światła, żeby nikt, wiecie, nie zapał nas. I tutaj oczywiście sobie zakończymy odcineczek, a w kolejnym właśnie oczywiście sobie tutaj dojedziemy, wiecie. I tak. I chyba tylko tyle, wiecie, powiem. I cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.